Jesteśmy w range rowerze i zaraz rozpoczyna się odsłuch płyty Sokoła Wojtek Soku, także <grywka> dzieje się. No, scenaria nietypowa jak na hip-hopowe listening party. Jak zaczynał, to miał jedną kulkę śniegu Surfował na krzej, kleił wszystko na biegu Dziś wiglo, jacuzzi ma w przeręblu A za fotografię przy niedźwiedziu Oryginalną, nie dla lebiegów W dzień nosi słoneczne odbiora, Bo razi go ta biel, więc wyłasi se z wieczora Z modelkami nie całuje się, tylko robi nosa Wszyscy znają skrytego Eskimosa Nie leje pod wiatr, nie szczędzi grosza Bije od niego blask, jak polarna sosza. Nie widzi przeszkód, jak chce spróbować wege, to wyhoduje... Siedzimy z Sokołem w sklepie Distance.pl na ósmym odcinku Spot Talku, Tym razem odcinku bez ludzi, bardziej wczuwkowym, refleksyjnym. I yy, Generalnie zacznę od takiego może tematu. Yy, jest takie hasło, mówi się, że pierwszą płytę robi się całe życie. Co nie? Znaczy pierwszą solówkę też masz wrażenie, no że robiłeś w pewien sposób całe życie, czy to już by była nadinterpretacja? No wiesz, może... może... Nadinterpretacja lekarzy się robią całe życie, ale na pewno zbiera się doświadczenia całe życie i, i jakieś tam hasła, jakieś, jakieś powiedzonka, jakieś, jakieś tego typu rzeczy. No na pewno faktycznie ta płyta jest chyba najbardziej moja, taka oso, osobista, jakby najbardziej o mnie. Może bardziej w ten sposób, tak? Że najbardziej chyba o mnie. Ktoś mi na to zwrócił uwagę, bo. Hmm, tak, tak przeczuwałem już robiąc ją, ale nie byłem pewien dopóki ktoś mi tego faktycznie nie uświadomił, że tak jest. Hmm, ja chyba nie, nie często lubiłem być bohaterem własnych historii. A, a tutaj chyba trochę się stałem. No tak. A jak się też zapatrujesz na, na to słowo krążące wokół tej płyty debiut, bo też uwielbiają ludzie gdzieś tam klasyfikując muzykę, nazywać pierwszą płytę solową kogoś debiutem. Tak wokół ciebie to słowo krąży, jak się w ogóle z nim czujesz? Dobrze się czuję, powiem szczerze, że nawet sam czasami tak mówię, że jest to mój debiut. I oczywiście, że jest to przewrotne, ale no ale z drugiej strony. W pewnym sensie jest, jest to debiut. No debiut solowy. Ja nie mam problemu z tym słowem, bo lubię to słowo w ogóle. Po tak mnie odświeża jakoś, wiesz. No, no zawsze jest nowy początek w pewien sposób. Śmiałem się, że, wiesz, że chciałbym wygrać jakieś debiuty. Nie wiem, gdzie są, może młode wilki, nie wiem, mnie przyjmą na przykład, albo wiesz. No zobaczymy, zobaczymy. No, debiuty, debi, debiuty opolskie też w sumie. Ciekawe jakie tam, jakie tam dokładnie są klauzule. Chyba jest pierwsza płyta legalnie wydana, tak coś takiego. Okej, okay, ale to jak byłem już na jakiejś innej, to, to już się liczy, czy jak ja jest nie wiem. dopiero, termin no no, Artysta Sokół, nie wydał żadnej płyty. No to Wiesz, w sumie gdzieś było ostatnio, że chyba do Fryderyków był nominowany ktoś za debiut, kto nie chcę rzucać ksywkami, żeby nie przekręcić, ale ktoś kto grał w jakiejś ekipie przez ileś lat i wydał płytę solową, i właśnie jako debiut, więc może. No tak, ja mam ten problem, że wiesz, że były te soków i Pono i soku i Marsia Starosta, więc no gdzieś tam ten. mógłbym zmienić ksywkę na przykład i wtedy by było już. W ogóle bym wjechał wtedy już na pewniaczka. No. W ogóle też cały plan promocyjny tej płyty był tak rozegrany, że do końca nie za bardzo było cokolwiek muzycznie wiadomo. Nie było też klipów, słyszałem, że teraz dopiero coś się ma, ma zacząć dziać, ale też zarazem mówiłeś, że przy takich numerach jak Koniec Gatunku, to one są na tyle napisane obrazowo, że tych klipów, że jakby klip każdy powinien sobie zrobić w głowie, tak, słuchając numeru, tak jak to jest z niektórymi książkami, że Ciężko zrobić dobrą ekranizację? I jak ty w ogóle przy tych numerach, które piszesz w taki sposób bardzo obrazowy, przywiązując się do detali gdzieś, do niuansów historii, jak się wtedy zapatrujesz na, na klipy? Czy do takich numerów wtedy nie chcesz robić klipów, czy od razu pisząc, już masz w głowie klip i, i wtedy realizujesz to według swojej wizji? Ja mi wyszedł monolog z tego pytania. Ja, muszę też odpowiedź podzielić na dwie części, bo. Mm... No tak, pomysł w ogóle na to faktycznie był taki, żeby jak najmniej mówić na początku. To wynikało z dwóch rzeczy. Jakby po pierwsze, z jakiejś tam naszej strategii, która, którą sobie opracowaliśmy i stwierdziliśmy, że fajnie po prostu też jak najmniej zdradzać. Ale ta strategia pewnie też poniekąd wynikała z tego, że ja do samego końca pracowałem nad tą płytą. I tak naprawdę nie do końca wiedziałem, jak ona będzie wyglądać. Bo ona, to trwało ja, przez to, że ja bardzo długo się opierdalałem i nie, 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 nie robiłem nagrań żadnych ani nie pisałem. Po prostu jakby czekałem na dobry moment, w sensie taki wewnętrzny. Nie chciałem nic zrobić na siłę. Chciałem, ale po prostu miałem pustkę w głowie, jakby czułem, że to nie jest ten moment, i, i czekałem na dobry moment. Jak, zna, jak ten moment nadchodził, to wtedy sobie wsiadałem, pisałem jeden, dwa, trzy kawałki. I, I ruszałem z miejsca, więc jakby przez to też, że ta praca trwała do samego końca, naprawdę, to, to pewnie to mogło być jednym z naszych z pretekstów do tego, żeby w ogóle obrać taką strategię. A teraz, jakby odpowiadając na drugą część Twojego pytania, to faktycznie jest tak, że nie chciałem i uważam, że nie powinno się robić teledysków do takich typowo opowieści. Storytellingów, jak to się czysto po polsku zwykło mówić. Więc z tego też powodu, że faktycznie uwielbiam samemu, jeśli słucham czy czytam jakieś rzeczy, to wyobrażać sobie te rzeczy, i uważam, że, że jest w tym duża wartość, że każdy sobie może to wyobrazić po swojemu że pewne rzeczy są też niedopowiedziane dzięki temu i możesz, masz jakąś furtkę do, do wyobraźni swojej dodatkowej do wprowadzania jakichś dodatkowych swoich elementów. Każdy może sobie to też interpretować po swojemu, to jest bardzo wartościowe, moim zdaniem. A druga rzecz jest taka, że ja w ogóle pisząc, ja, ja w ogóle myślę obrazami. Więc ja mam bardzo sprecyzowany jakby obraz tego wszystkiego. I teraz, gdybym miał zaprosić jakiegoś reżysera, żeby zrobił interpretację swoją tego, to ja mógłbym się czuć z tym niekomfortowo. Więc ja wolę, żeby każdy sobie to wyobrażał po swojemu, ja mam tą swoją wizję, ja widzę dokładnie jaki to jest dom, jak, jak wygląda ten samochód, jak wygląda wiesz, ta osoba, o której mówię i, i, i dzięki temu ten mój świat zostaje nienaruszony, a każdy ma swój. No, a mówiłeś też przed chwilą, że długo się zbierałeś do tej płyty, że nie miałeś takiego jakby kopa wewnętrznego, takiej weny, żeby ruszyć z kopyta mocniej z tym i czy takim impulsem był trochę też odbiór chcemy być wyżej, bo mam wrażenie, że trochę ten numer poszedł jako takie nowe otwarcie w sensie, że dużo nowych, młodych słuchaczy się na przykład o Tobie mogło dowiedzieć w ogóle z tego numeru i też pokazałeś się w zupełnie innej stylówie niż w ostatnich latach. Wiesz, na pewno dużo pozytywnej energii wniósł ten odbiór tego kawałka i w ogóle to co się wydarzyło no wiesz, my strategicznie też e, mówię my, no bo jakby e, cały czas e, to podkreślam, że e, po pierwsze z przyzwyczajenia, bo zawsze byliśmy my przy robieniu płyt i to mi zostało i jakby automatycznie mówię my, ale z drugiej strony faktycznie e, nie można nie doceniać wkładu tutaj osób, które były ze mną przy tworzeniu tej płyty i zapewniały mi. Po prostu te warunki i środowisko do tworzenia tej płyty, tak? No bo jakby nikt nie pisał mi tekstów, nikt nie wybierał mi muzyki, ale miałem bardzo fajnych ludzi dookoła, którzy dbali o to, żebym ja mógł wybrać najlepsze rzeczy. Podsuwali mi często różne pomysły no i też po prostu stwarzali mi dobre warunki pracy. E Poczekaj, jakie było pytanie, bo jeszcze ja się rozkojarzymy. Odnośnie tego, czy chcemy być wyżej, było A, trochę takim impulsem, nowym otworem. Tak, 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 no, ale by było niewątpliwie, i wiesz, no, na pewno w momencie, kiedy, kiedy chcemy być, być wyżej, wypuściliśmy to. Połowa płyty już była gotowa, więc tam wiesz, to też nie jest tak, że wszystko zrobiliśmy po tym. Ale to był ten moment, kiedy dopiero co pewnie skończyłem wiele z tych kawałków, albo nawet w tym samym czasie pisałem, chcemy być wyżej jakiś. Jak, jak, jak. Zamiar nasz był taki, żeby po prostu zrobić kawałek hitowy, żeby on był dosyć przebojowy. Zwłaszcza, że nie, nie do końca wiedziałem jeszcze wtedy, czy będę miał tego typu kawałki na płycie? I czy będę w ogóle chciał? Szukałem też bitów, które, które by były dla mnie odpowiednie do zrobienia czegoś takiego. A tu nadarzyła się świetna okazja, no bo skoro Sitek się pojawił w tym, w tym projekcie, więc po przesłuchaniu tych jego kawałków, żeby wybrać któryś do, do to stwierdziłem, czy jest idealny właśnie moment, żeby zrobić taki hit. Przeróbmy jego hit. To jest też niebezpieczne, bo musieliśmy jednak no, mierzyłem się z hitem, tak? I wiesz, no, gdybym zrobił coś, co nie będzie na tyle dobre, no to po prostu zginąłby w cieniu jego hitu, i jakby moje wyniki byłyby jakieś tam dużo niższe niż jego, no i byłoby trochę wstyd. Ale wydaje mi się, że jakoś sobie z tym poradziłem. No, nawet jak tak wczoraj sobie zerkałem z ciekawości, to nie wiem, czy, czy gdzieś też sprawdzałeś, że jest to w ogóle na ten moment najpopularniejszy twój klip na YouTubie. Przebił wszystkie rzeczy z Marysią z WWO i generalnie no jest. Jest, on jest numerem jeden w wyjątkowych okolicznościach jest drugi. Okej, okay. no to wiesz, to wynika też, pamiętaj z tego, że są zupełnie inne czasy. Tak, i, tak. I w ogóle nie da się tego porównywać, bo jakby popularność niektórych kawałków WWO w swoich czasach była hmm. pewnie większa tak, niż tak, dzisiaj największych tak, hitów. Tak. Ale jasne, jasne. Natomiast, no bo pamiętajmy, że wtedy wiesz, YouTube był tylko w komputerach, internet był drogi, trzeba było się wdzwaniać przez telefon. Wiesz, no jakby dzisiaj ci si odbiorcy w ogóle nie mają pojęcia, jak, jak to wszystko wyglądało. Natomiast e, faktycznie. Faktycznie to, że internet każdy ma już w pakiecie w telefonie i że ten YouTube jest w telefonie i po prostu, że każdy sobie może to pstryknąć w tramwaju i każdy dzieciak po prostu ma smartfona, no to po prostu zmieniło całkowicie świat, więc te wyniki są zupełnie inne i wszystko, wszystko co roku właściwie rośnie. Ale, ale super, no to, to cieszę się, no to wiesz, to tylko to, to, gdybym nie wiedział tego, co wiem na ten temat, no to bym się tylko mógł bardzo ucieszyć, że że po prostu, wiesz, z biegiem lat i czasu nagrywam coraz lepsze rzeczy, no i coraz bardziej popularne, to fajnie. No, też wspomniałeś przed chwilą, że mieliście podejście przy tym numerze, żeby zrobić hit. Też widziałem gdzieś wywiad ostatnio, jak wspominałeś pracę nad w aucie, że trochę się pobawiliście tym, że rozkminiliście chwytliwą konstrukcję, trochę jak tam się, rozkład prostych sylab zapadających w pamięć i jakby na tym patencie automatycznie zrobił się hit i czy nie kusiło Cię, czy nie kusi Cię, żeby częściej wykorzystywać te mechanizmy, które znasz trochę, grając na kodach w pewien sposób i te hity robić sobie z automatu, bo widać, że teraz coraz więcej osób próbuje kminić właśnie mechanizmami, próbuje, nie wiem, wykorzystywać jakieś melodie, patenty, właśnie, nie wiem, znowu mi wyjdzie pytanie na, na monolog, tak, ale na przykład ostatnio widziałem taki e, wywiad z designerem, nie wiem czy z tym, od Pandy, Jasne. który Zachwycał się w ogóle nad tym, że jak to kluczowe dla hitowości numeru i dlatego jak on zażyje, jest układ z samogłosek. On mówił, że samogłoski robią hity, że wszystko, że masz Gucci Gang, wywal tam wszystkie spółgłoski, to będzie ten sam hit, ludzie to samo powtórzą, i on też mówi, że dlatego wszystkie dliby, które wrzuca, to są, u, u", to są samogłoski, które mają zapadać w pamięć, i tak dalej. Że takie bardzo matematyczne podejście, i jeżeli znasz te mechanizmy. Jakby już sprawdziłeś sobie raz, drugi, jak ten hit zrobić, to czy nie kusi, żeby częściej podsięgać? No, niestety nie mogę się zgodzić tutaj z kolegą designerem, bo, bo nasze znaczy są dwie szkoły, tak? A ja jestem z dok dokładnie przeciwnej szkoły. Czyli ja myślę, że dobrze wiem, jak programować emocje ludzkie, a nie matematykę samego utworu. I jakby wydaje mi się, że nigdy, e, nigdy granie matematyczne na samych dźwiękach, czy, czy jakiś. E, Podziałkach nie będzie tak skuteczne, mimo wszystko jak odpowiednie granie na emocjach, tak. I, yy, i teraz przejdę, jeszcze dalej pójdę yy, krok. Nie da się grać na emocjach z kolei yy, dobrze, jeśli nie ma w tym dużej dozy, bo wiadomo, że to jest też fabularyzowane wszystko, i czasami podkręcane, koloryzowane i tak dalej, ale dużej naprawdę dozy autentyzmu, własnych emocji. Jeśli wkładasz w to emocję, to, to, to jesteś w stanie wywołać emocje. Więc ja w ogóle jestem dlatego przeciwnikiem tego typu teorii, że uważam, że wszelkie wymyślanie hitów tylko po to, żeby uzyskać efekt w postaci przelewu na konto, jest z góry. Mało wartościowy dla mnie i ja, ja nie jestem fanem w ogóle takiego podchodzenia do, do robienia muzyki. Znaczy rozumiem to, wiesz, pewnie musiałbym zupełnie inną muzykę robić, tylko dla pieniędzy, żeby, żeby się nie, w nią nie wczuwać, nie wiem, na przykład wymyślić sobie, że będę robił jakieś hity dla dzieci, tak, kumasz o co chodzi, tak, i wtedy mógłbym się zastanawiać, dobra, to jakie to dziecko zareaguje na coś, może wtedy mógłbym coś takiego robić, po prostu czysto dla kasy i stwierdzać, a może przy tym będę jeszcze uszczęśliwiał dzieciaki, więc będzie fajnie. Ale przez to, że wiesz, no jakby wychowałem się na rapie, wychowałem się w, na kulturze hip-hopowej, było to dla mnie bardzo ważne zawsze. Ja z, z, chociaż też podkreślam zawsze, że hip-hop nie jest całym moim życiem, nie? bo są tacy ludzie, którzy nie widzą świata poza hip-hopem. Ja widzę ten świat, ale jednak, mimo wszystko, hip-hop jest dla mnie bardzo wartościowy i ta muzyka od początku była też dla mnie jakimś. Odzwierciedleniem trochę mojego stanu w danym momencie, tak? To nie jest coś, co ja kreuję, to nie jest coś, co nie wiem, co jest udawane, co jest jakoś wykalkulowane, tylko po prostu, no, jeśli mam, nie wiem, jakiś taki okres, w którym jestem przygnębiony, nie wiem, mam jakieś złe myśli, to nagrywam czarną białą magię, tak? A w momencie, kiedy, nie wiem, jest mi fajnie, nie wiem, bawię się życiem, to nagrywam inną płytę, no więc nie, nie jaram się tym kalkulowaniem jakby. Poza tym mam też niestety wrażenie, że, że dużo ludzi niestety bardzo mało kreatywnie podchodzi do, do, do spraw muzycznych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że próbuje zrobić copy-paste czegoś, co już się udało. I to jest słabe. No tak, trochę się zrobiła tak od paru lat, można powiedzieć, taka era fast foodów muzycznych, w sensie hitów na tydzień, hitów na dwa tygodnie, po prostu numerów taśmowo wypuszczanych. I też. Tryb wypuszczania muzyki się zmienił, tak? Bo dużo osób puszcza tego naprawdę na okrągło single co tydzień, dwa i tak dalej. No i to znowu się jakby zupełnie w inny sposób do tego odniosłeś. Tak, jakby było cicho przez jakiś czas, potem też jakby była promocja, ale muzyki nie było. Potem ludzie dostali cały pakiet płyty, która jest spójną, zamkniętą całością. Czy też gdzieś planując tą promocję, właśnie chcieliście być w kontrze do tego, że, że trzeba. Teoretycznie zalewać ludzi muzyką, żeby być ciągle na czasie? No, wiesz, to nawet nie chodzi o to, że myśleliśmy o byciu w kontrze. Natomiast po prostu myślałem o tym, jak poprowadzić swoją drogę. I, i ten, jakby ta droga wydawała mi się najbardziej naturalna dla tego, co robię. I. Mm, to nie jest też tak, że ja siedzę i myślę sobie, ha, 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 zrobię na przekór. Tak? Tylko po prostu w ogóle nie, jakby nie obchodzi mnie to, jak robią inni, tylko myślę, jak ja powinienem to zrobić. To bardziej na tym to polega. I wydaje mi się, że wiesz, przez to też, że ja nie wydaję płyt jak Adam, na przykład, ostry co roku, jak inni raperzy z jakąś tam większą częstotliwością, czy, czy wręcz nawet. Precyzją co do dnia, że, wiesz, że po prostu ta płyta wyjdzie raz w roku. Ja jednak pozwalam swoim fanom czekać trochę i zgłodnieć też. I wydaje mi się mimo wszystko, że wiesz, no, absolutnie, żeby to nie zabrzmiało, że, jak, że ja uważam, że jakieś inne rzeczy są mniej wartościowe, ale. Wydaje mi się, że dzięki temu te, te rzeczy, które robię, są bardziej, bardziej wartościowe, choćby z tego tytułu, że mam więcej czasu na zastanowienie się nad tym wszystkim, na ułożenie sobie tego. Nawet tak jak mówię, że wiesz, nagrałem tam dwa czy trzy kawałki, potem przez rok pewnie nie nagrywałem nic, potem nagrałem znowu jeden czy dwa. Potem znowu długo nie nagrywałem i wiesz, u mnie to tak działa, ale ja czekam na te momenty, kiedy ja faktycznie mam coś do powiedzenia. Kiedy ja faktycznie czuję, że, że ja chcę coś zrobić, a nie zmuszam się do tego. nie mam To nie jest moja praca, jakby, że do której ja muszę iść na ósmą i odpierdolić kartę o 17. Wiesz, ja po prostu chcę robić kawałki wtedy, kiedy faktycznie czuję, że, że powinienem je robić. No, że jakby mój organizm, nie wiem, mój mózg chce w tym momencie coś z siebie wypluć. No. I, i, I nie wiem, i coś po sobie zostawić, a, a, nie, a nie odbębniać po prostu coś, bo, bo muszę, czy bo się umówiłem, i, i tak dalej. Wszystkie te wiesz, no oczywiście, miałem termin wydania płyty, miałem już jakby kontrakt, i miałem, miałem nie wiem. Zarezerwowane półki w sklepach, co wiesz, no ale, ale to. To jakby jest in, inny aspekt, bo. Mm, na samym końcu faktycznie pozwoliło mi przyspieszyć, i pewnie być może bym się jeszcze zastanawiał, i bym może nie wziął jednego kawałka, a może drugi, drugi bym wziął finalnie. No nie wiem, tak naprawdę z tej płyty zostały mi te trzy rozgrzebane kawałki. No i bardzo dużo bitów bo z bitami to w ogóle jest w ogóle oddzielny temat. Ja naprawdę przemieliłem tyle muzyki. Dla mnie to jest bardzo ważny, jest ten dobór muzyki. Nie piszę tekstów pod inne bity, piszę pod te docelowe. Bardzo rzadko zmieniam bit. Zdarzyło mi się, nawet na tej płycie, ale to jest, to jest rzadkość i to, to jakby wynika, z, że coś mi nagle przestaje pasować i mam jakiś inny pomysł trochę, że dobra, spróbujmy w takim razie jeszcze inaczej ten tekst prze przedstawić. Tak? Faktycznie jest taki jeden kawałek na tej płycie, ale generalnie ja, ja wiesz, lubię najpierw sobie to wszystko uzbierać, zbudować. Zmieniam zdanie często, czyli miałem już żelazną w ogóle już, wiesz, wybraną totalny, że to, to są te bity, potem oczywiście połowa wypadła, wjechała, wjechały inne, jeszcze dwa razy się zmieniły, no ale tak. No. Właśnie też co do, co do produkcji bitów, to po tym jak na poprzedniej płycie się pojawił Primo i pojawił się Space Go Sperb, to też jak zaczynałeś ujawniać tą tracklistę, to ludzie. W ogóle lecieli czasem z taką fantazją, kto tam się producencko musi pojawić, że później byli znowu zaskoczeni, że aż tak dużych ksywek producencko nie ma zagranicznych. I czy to było celowe, czy gdzieś akurat, nie wiem, miałeś czyjeś bity, ale ci właśnie się nie podpasowały do konceptu, czy wypadły. W no. sumie miałem jakieś cudze. Znaczy, miałem cudze. Wiadomo, wszystkie są cudze. Miałem bity z zagranicy yy, od znanych producentów, może nie, nie, nie jakiś o statusie legend, ale znanych, ale wiesz co ja w ogóle założyłem po prostu przy tym projekcie, że absolutnie nie interesują mnie nazwiska i nie interesuje mnie kompletnie kto coś robi, tylko ważne jak to brzmi i myślę, że to wyszło w ogóle z korzyścią finalnie dla, dla tego materiału. Stwierdziłem, że w ogóle nie będę absolutnie się napinał. Miałem. miałem jeden, jedna rzecz, która może mogłaby fajnie wyjść. To jest. Taki projekt Pearl. Coś, coś mi się No to byliś, byłem blisko do, od wzięcia jakby bitu. Tylko że znowu. Mm, Wiesz, w pewnym momencie dochodzisz do, do takiej opcji Okej. Okay. Eee, mogę wziąć ten bit, zapłacę za niego tyle. Za, il, za ile mógłbym kupić pewnie, nie wiem, strzelam. 20 polskich bitów. Tak? Czy tam nie tyle że polskich, ale nawet szwedzkich, czy niemieckich, czy jakichkolwiek tam powiedzmy, ale, ale po prostu, no nie kogoś, kto jest akurat na hypie w tym momencie i wiesz. I tak na samym końcu stwierdziłem, dobra, w ogóle to nie ma sensu, jakby tak. Nie, 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 to nie jest ten projekt, który wymaga jakichś ksywek. Ja tutaj robię, wiesz, projekt właśnie tak jak a, mówiłem wcześniej, że bardziej o mnie i, i dookoła mnie, o jakichś tam różnych przemyśleniach, odczuciach o melanżu i, i tak dalej. Jakby nie było sensu w ogóle wchodzenia w jakieś tego typu sytuacje. Mhm. No, mam też Wspomniałeś chwilę temu o tym, że miałeś duży team ludzi ze sobą, którzy ci pomagali to, to wszystko dopiąć. I też, jak rozmawialiśmy chwilę temu jeszcze przed kamerą, to właśnie wspomniałeś, że, że kiedyś. Co zresztą pamiętamy nawet gdzieś tam z jakichś materiałów przy pracy, tak, że mówiłeś, że tu musisz siedzieć w studiu na przykład przy Masterze Płyty, tak, że musisz gdzieś tam pilnować takich wszystkich detali. I że teraz trochę z tym, z tym odpuściłeś, tak? Wiesz co, no z Rafałem Smoleniem pracuję od. No od kilkunastu lat pewnie, czy na, na, chyba od pierwszej płyty z Ponem, to był 2007 rok, czyli no 12 lat temu. I to jest pierwszy raz, kiedy nie było mnie na miksach. I pierwszy też raz, kiedy to on zmasterował płytę oprócz miksowania. Wcześniej on robił mi miksy zawsze, a masterował głównie Jacek Gawłowski. No, i to była praca zdalna, no bo faktycznie Rafał robił to w Los Angeles, bo on od jakiegoś czasu tam mieszka. Wiesz, no, od, od, od tamtej pory, kiedy ze mną zrobił wiesz, z pięć płyt, no to już Rafał też dał się poznać szerzej polskiej publiczności rapowej, no bo pracował teraz i z problemem, i, i z taką na Fidę, więc, więc wiesz to by mnie też ucieszyło no bo jakby gościu z którym ja pracowałem jakby wiesz od wielu lat nagle znalazł się na bardzo fajnych projektach czyli to znaczy że ktoś docenił jakby to co ze mną robił fajnie to dobrze